Joanna, dzień dobry, moje kochane lwy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na wrzesień 2021. No i kochani, zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki. No i zobaczymy, co karty będą miały Wam do powiedzenia. Moje drogie lwy, pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc siłą rzeczy nie będą rezonować ze wszystkimi. Jeżeli to nie jest Wasze czytanie, kompletnie nie Wasze czytanie, sprawdźcie proszę swój ascendent, Wenus bądź Księżyc. Może tam usłyszycie informacje dotyczące bezpośrednio Was. No i co? Pamiętajcie o łapce w górę. No jednak te filmiki miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc im więcej łapek w górę, tym szybciej dostajecie Wasze czytanie. Wiem, kochani, naczekaliście się dzisiaj, ponieważ jesteście na samym końcu listy, bardzo mi przykro, no ale mam nadzieję, że Wasze czytanie będzie wyjątkowo piękne. No i też całe szczęście, że dzisiaj mam dzień wolny, więc od rana siedzę nad Waszymi czytaniami, więc nie musieliście też tak długo czekać na swój rozkład. Przynajmniej mam taką nadzieję, prawda? Prawda. Dobra, więc pamiętajcie, kochani, o łapce w górę. Jeśli macie ochotę, zostawcie komentarz. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jesteście tu pierwszy raz. Będzie mi bardzo miło. Dla moich nowych słuchaczy, bardzo Was proszę, zajrzyjcie do opisu pod filmem, żeby poznać tam więcej informacji na mój temat. No i tyle. Dziękuję. Dobra, lwy, lecimy, bo już wystarczająco się naczekaliście. Wasze wyzwanie na wrzesień 2021. Trójka kielichów. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Ósemka denarów. Co odchodzi do przeszłości? Gwiazda. Co jest podstawą tej sytuacji? Dziewiątka denarów. Co macie w głowie, w serduszku? Pazia buław. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Arcykapłanka. Jaka jest Wasza energia? Wiara. Energia z zewnątrz? Dwójka kielichów. Nadzieje bądź obawy? Piątka buław. I wynik bądź rada? Moc. Wasza energia. Cudnie. Kochani, na spodzie mamy maga. Więcej wiary w siebie, więcej wiary w swoje możliwości, więcej kreacji i pozytywnego myślenia, moje drogie lwy. Pozytywnego myślenia. No moi drodzy, cóż mogę Wam powiedzieć? Wasze wyzwanie na ten miesiąc. Wprowadzić więcej zabawy do swojego życia. Więcej energii, więcej spotkań z przyjaciółmi, więcej radości, więcej szaleństwa, więcej tańca, więcej imprezek, więcej pasji, takich namiętności, tak? Kochani, więcej radości. No co Wam mogę powiedzieć? To jest ewidentne z tą trójką kielichów. Wyjdźcie do ludzi, pobawcie się, spotkajcie się z przyjaciółmi, zaszalejcie, zróbcie coś inaczej, tak? Także to jest Wasze wyzwanie na ten miesiąc, moi drodzy. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Mam wrażenie, że w tym momencie trochę przeszkadzać. Udoskonalanie siebie, stawanie się najlepszą wersją siebie. Praca, po prostu praca, szkolenia, kursy, nauka, w cokolwiek tam inwestujecie, kochani. Okej, wiadomo, chcemy być jak najlepszą wersją siebie, chcemy lepiej zarabiać, chcemy osiągać sukcesy w pracy, ale kochani, nie tylko pracą człowiek żyje, pamiętajcie, więcej zabawy w swoim życiu, więcej radości, więcej szaleństwa, ponieważ siedzenie tylko w papierach, z nosem w papierach, z nosem w pracy, no nie sprawi, że nasze życie będzie po prostu szczęśliwsze i bardziej satysfakcjonujące, tak? Kochani, no zobaczmy tą trójkę kielichów. Dwójka mieczy. No właśnie, kochani, dziesiątka buław. I siódemka pentakli. Kochani, właśnie, ta gwiazda jest już w przyszłości, kochani. Jakieś Wasze marzenie już się spełniło. I wiem, że chcecie więcej, wiem, że chcecie się rozwijać, wiem, że chcecie tworzyć coraz więcej i mocniej, ale kochani, jesteście przeładowani, nie dostrzegacie tego, ale mam wrażenie, że po prostu za dużo tutaj energii wkładacie w pracę, w rozwój, w samodoskonalenie się, za dużo macie obowiązków, za dużo rzeczy sobie narzuciliście na głowę, kochani, trzeba zwolnić, trzeba dostrzec
to przeciążenie, bo w tym wirze pracy, w tej aktywności, w tym działaniu możecie nie dostrzegać tego, że nie wiem, coś was boli, że jest za ciężko, że jest za dużo, tak? Ponieważ już tak wasze ciało, wasz umysł jest do tego przyzwyczajony, że po prostu, no mówię, to już jest taka rutyna. Kochani, trzeba przerwać tą rutynę, ponieważ to się może odbić na was zdrowotnie. Po prostu ja was ostrzegam, że to mogą być po prostu zdrowotne konsekwencje przepracowania, tak? Także mówię, wprowadźcie więcej tej radości w swoje życie, więcej zabawy, więcej takich przyjemności. Zobaczmy tą ósemkę denarów. Cesarzowa. No, pniecie się po szczeblach kariery, kochani. Kochankowie. No i paść pentakli. Wiecie, co wam powiem? Mam wrażenie, jeżeli jesteście w relacji, jeżeli jesteście w jakiejś relacji, moi drodzy, mam wrażenie, że w tym momencie kariera jest dla was najważniejsza i możecie przez to nie dostrzegać starań partnera, który tu jest, który kocha, który chce wam coś zaproponować, który też już jest zmęczony oczekiwaniem, aż będziecie gotowi, żeby znaleźć dla niego czas, tak? Także bardzo was proszę, tutaj mówię, nie tylko pracą człowiek żyje, ponieważ macie w swoim otoczeniu jakąś kochającą osobę. Czy jesteście jej świadomi, czy nie, ponieważ niektóre moje lwy mogą być singlami i mogą nie dostrzegać, że jest w waszym otoczeniu po prostu ktoś, kto chce wam coś zaoferować, chce wam zaoferować randkę, chce wam zaoferować spotkanie, ale po prostu nie ma kiedy, bo widzi, że jesteście tak zapracowani, że nie może się wbić po prostu w wasz grafik, moi drodzy, tak? Także miejcie to proszę na uwadze, pięknie się rozwijacie, naprawdę pięknie się rozwijacie, pniecie się po szczeblach kariery, rozwijacie swoją kreatywność, rozwijacie swoje pasje, rozwijacie swoją pozycję, tak? Rośniecie w siłę, ale moi drodzy, mówię, troszeczkę przyjemności więcej w swoim życiu. Moi drodzy, co odchodzi do przyszłości? Moje kochane lwy, gwiazda, czyli coś się już dla was spełniło, jakieś życzenie zostało spełnione, coś zostało uleczone, coś wyszło. Mam wrażenie, że zostaliście tą gwiazdą w swoim życiu, że doszło do jakiegoś rozpoznania przez szefa, szefostwo, kierownictwo. Może właśnie tutaj był jakiś awans i dlatego chcecie jeszcze więcej pokazać, że możecie, że dajecie radę, tak? Może to jest kwestia, że sami otworzyliście jakąś działalność i staliście się rozpoznawani w swoim fachu, tak? No, jakieś marzenie zostało spełnione, ale mam wrażenie, że w momencie, kiedy spełniliście to marzenie, nie zrobiliście sobie przerwy, nie zrobiliście sobie takiego cyklu odpoczynkowego, żeby zregenerować siły. Dlatego jest to przeciążenie i dlatego jest ta prośba od Tarota, kochani, żeby wprowadzić więcej zabawy i radości do swojego życia, a mniej obowiązków. Ponieważ może być tak, że pniecie się po więcej, więcej i nie dostrzegacie też tych sukcesów, które osiągacie tutaj pomalutku, tak? Które wzbijają was na wyżyny. Nie macie też kiedy się cieszyć tymi swoimi osiągnięciami, a o to też tu przecież chodzi, tak? Dobra, kochani, co jest podstawą tej sytuacji? No właśnie, dziewiątka denarów, ale jeszcze nie dziesiątka. Macie wrażenie, że przynajmniej tutaj tak wychodzi, że macie takie wrażenie, że cały czas jest za mało, że cały czas stać was na więcej, że cały czas potrzebujecie więcej, że musicie się wspinać po więcej, więcej, mocniej, bardziej, tak? Także, kochani, jest ta cały czas potrzeba posiadania więcej, wzbogacenia się, rozwoju, stawiania na siebie, na swoją niezależność, tak? Ja nie mówię, to jest piękna karta, oczywiście, że piękna, tylko mówię, trzeba tutaj znaleźć to wyrównanie pomiędzy obowiązkami a życiem prywatnym, pomiędzy pracą a przyjemnościami. Siódemka buław. Rycerz kielichów. Piątka kielichów, kochani. No właśnie, tak bardzo sięgacie po swoje marzenia, tak bardzo pniecie się po tych szczeblach kariery, że nie dostrzegacie tutaj, że odpychacie od siebie bliską osobę. Mamy tutaj tego rycerza kielichów. To jest wasz partner, partnerka, bądź osoba, która jest z wami zainteresowana i która jest smutna, która jest przykro, ponieważ widzisz, no nie ma kiedy się wepchać, mówię, w ten wasz kalendarz. Cały czas ją odpychacie, cały czas bronicie swoich granic, cały czas sięgacie po swoje marzenia, ale te marzenia są oparte po prostu na finansach, na karierze, a nie na miłości, a nie na wartościach takich, bym powiedziała, emocjonalnych, tak? Także bardzo proszę was, posłuchajcie głosu swojego serca i rozejrzyjcie się dookoła, zwolnijcie troszeczkę, popuśćcie te bariery, popuśćcie te blokady, tak? Zróbcie sobie dzień przerwy, a najlepiej tydzień przerwy, a najlepiej, wiecie, no chociaż parę dni, tak? Chociaż weekend, o! I spędźcie ten czas z partnerem, albo spędźcie ten czas z przyjaciółmi, spędźcie ten czas po prostu na przyjemnościach.
by było fantastycznie. Ponieważ, kochani, w głowie macie pazie buław. W głowie macie pełno inspiracji, pomysłów. To jest ta dziecięca chęć, ciekawość. Ale jest też ta dziecięca zaciętość do zabawy, chęć rozwoju. Także, kochani, to jest wszystko pomieszane. Tylko musicie dać temu przebić się też tej dziecięcej naturze, która mówi właśnie o zabawie, która mówi o pasji, która mówi o namiętnościach, a nie tylko o pasjach takich zawodowych, a nie tylko kreowaniu jakiejś rzeczywistości, tak? Kochani, musicie dać do głosu, dojść temu wewnętrznemu waszemu dziecku, które mówi: pobaw się ze mną, które mówi: wyluzuj, bo się przepracujesz, które mówi: ciesz się życiem, ciesz się swoimi osiągnięciami, tak? Musicie dać jemu do głosu dojść, tak? Zobaczmy tego pazia buław. Wiecie co, to jest bardzo prosty przekaz w tym wszystkim, bardzo prosty. Wisielec, no właśnie, właśnie, właśnie. Musicie spojrzeć na swoje życie troszeczkę z innej perspektywy, kochani. Zajrzeć w głąb siebie i zapytać się, czego tak naprawdę pragniecie. Zapytać się siebie, co daje wam tak naprawdę szczęście. Bo tu są jakieś demony do przepracowania, kochani. Jest jakaś ciemna strona. Diabeł czasami symbolizuje właśnie tą stronę materialną naszą. Tą stronę, w której chcemy osiągać więcej. Chcemy mieć wyższe wynagrodzenie, kiedy chcemy mieć większą wypłatę, kiedy chcemy, dążymy, wiecie, do takiego poszerzenia tej materialnej naszej strony, tak? No ale to jest ta ciemna strona. To znaczy, ja nie mówię, że materialna strona jest ciemna, tak? Ale chodzi o to, że jak skupiamy się tylko i wyłącznie na tym i dążymy tylko i wyłącznie do pieniądze, pieniądza, kasa, 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 więcej, więcej i więcej, no to mówię, zapominamy o tym naszym wewnętrznym dziecku, które też chce się bawić, które chce cieszyć się życiem i które się chce cieszyć tą kasą, którą zarobił, tak? A nie tylko odkładać na czarną, w cudzysłowie, godzinę. Także, kochani, tutaj musicie spojrzeć w głąb siebie, spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, przyjrzeć się tym swoim demonom, tym swoim ograniczeniom, tym być może jakiejś swojej toksyczności i swoim zależnością właśnie od pewnych sytuacji w swoim życiu, od być może tej materialnej strony w swoim życiu. Kochani, tu trzeba podjąć jakąś decyzję, żeby zrobić tym razem coś inaczej, żeby przestać się martwić, żeby przespać w końcu noc, tak? I żeby otworzyć się na uczucie, otworzyć się na miłość, otworzyć swoje serce na drugą osobę również, tak? Bo ona czeka tylko, kiedy otworzycie się właśnie na nią, tak? No i kochani, co mamy w niedalekiej przyszłości? Arcykapłanka. Piękna energia. Wygląda na to, że zaczynacie podążać za głosem intuicji. Wprowadzicie więcej luzu do swojego życia. Więcej takiego stop, stop, stop. Lepiej pracować mądrze, a nie ciężko. Tak? Więc może znajdziecie tutaj jakieś sposoby, żeby pogodzić tutaj tę pracę, ten swój własny rozwój, również z tymi przyjemnościami w swoim życiu. No ale jedno jest pewne, zaczynacie już słuchać tego swojego wewnętrznego głosu. Być może właśnie to jest kwestia pokonania tych demonów, to jest właśnie ta kwestia zajrzenia w głąb siebie i odkrycia pewnych aspektów, które były wyciszone przez ostatni czas. Tak? Zobaczmy tą arcykapłankę. Szóstka kielichów. Król buław. Wasza energia. Pięknie. Troszkę za dużo. Nie chcę aż tyle. Och, czekajcie, bo karty mi się opoobracały. Ok. Jeszcze raz. I siła. Pięknie, moi drodzy. Pięknie, pięknie. Pięknie. Dobrze. Moje drogie lwy. Co wygląda tutaj, że wracacie, że tak powiem, duszą w swoim wnętrzem do czasów zabawy, niewinności, radości i cieszenia się z życia. Ponieważ mamy tutaj tą piękną szóstkę kielichów. Mamy króla buław i mamy lwa. Tutaj mamy tą siłę, tak? Lwa. No, dla mnie to jest karta lwa. Mamy tą siłę. Pokonujecie swoje demony. Pokonujecie swoją ciemną stronę, wprowadzacie więcej wrażliwości do swojego życia, więcej działania, ale nie takiego działania w formie praca, 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 tylko więcej działania takiego w zgodzie z sobą, ze swoją wewnętrzną naturą, w zgodzie ze swoją taką miłością i radością w życiu, tak? To jest powrót do lat dzieciństwa, to jest taki mentalny powrót do lat dzieciństwa, więc mam wrażenie, że
wydarzy się coś takiego, że będziecie chcieli, nie wiem, powtórzyć jakąś sytuację z czasów młodości. Może, nie wiem, koło was otworzymy jakieś wesołe miasteczko i stwierdzicie, Boże, kurde, 20 lat nie byłam na karuzeli, dawaj idziemy, kochanie, albo z przyjaciółmi, dawajcie, zrobimy coś innego. Albo będziecie przechodzić koło restauracji, do której chodziliście, nie wiem, za czasów studenckich i stwierdzicie, Boże, jak ja dawno nie pijam tu kawy albo nie jadłam posiłku. I wejdziecie, także wydarzy się, mam wrażenie, coś, co pozwoli wam tak właśnie emocjonalnie powrócić do takich czasów, kiedy byliście bez trosek, kiedy było dużo radości w waszym życiu, kiedy dostrzegaliście tą miłość i te takie ciepłe wartości w swoim życiu. I to da wam dużo siły do zmian, które nadchodzą. Spojrzycie po prostu na sprawy z innej perspektywy. Ruszycie do przodu po zwycięstwo, ale to będzie innego rodzaju zwycięstwo. To nie będzie zwycięstwo finansowe, to będzie zwycięstwo waszej duszy po prostu. Wiem, głębokie, głębokie, ale tak mi to, kochani, wygląda i bardzo mnie to cieszy, naprawdę bardzo mnie to cieszy. Kochani, ci, którzy są w stałych związkach, wygląda na to, że tutaj też znajdziecie czas dla partnera i to będzie niezwykle dla was ważne właśnie. Te wspomnienia, przytulenie, czułość, seks, namiętność, tak? Danie sobie odrobiny uwagi, tak? To będzie coś, co mocno wzmocni waszą relację i pogłębi ją też tak na tym poziomie duchowym, tym takim, takim emocjonalnym, tak? Więc bardzo, bardzo fajnie. No a kochani, wygląda na to, że osoba, która była wami zainteresowana, mówię teraz do moich singli, znajdzie w sobie odwagę, żeby tutaj powiedzieć: cześć, lwie, obserwuję cię od dłuższego czasu, znajdziesz dla mnie czas na kawę. No i wygląda na to, że mój lew znajdzie czas na tą kawę i pójdzie na tą kawę i będzie się świetnie bawił. Okaże się, że z tą osobą ma bardzo wiele wspólnych tematów i że macie takie poczucie, że znacie się od zawsze, tak? I będzie super pasja, będzie iskrzyć między wami. Poczujecie tą siłę tego przyciągania do tej osoby, kochani, i to może być początek bardzo fajnej przygody, bardzo fajnej znajomości. Więc, moi drodzy, warto, naprawdę warto się na to otworzyć. No kochani, wasza energia to wiara. Czyli to wspinanie się po szczeblach kariery jak najbardziej. Chcecie dążyć do ulepszenia siebie, do najlepszej wersji siebie, ale też chcecie stabilizacji, chcecie tradycyjnej rodziny, chcecie małżeństwa bądź związku, chcecie może dzieci, może po prostu bezpieczeństwa, tak? To jest, kochani, to. Więc bardzo was proszę, żebyście właśnie wyrównali tą energię pomiędzy pracą a życiem osobistym, ponieważ za bardzo ostatnio, za dużo czasu spędzaliście w pracy, a jest jeszcze to życie osobiste, które czeka na ten rozwój i czeka na waszą atencję. I wygląda na to, kochani, że tu zacznie się wszystko pięknie rozwijać. Z waszym partnerem sprawy się potoczą w taki sposób, że zaciśniecie swoje więzi, tak? Jeszcze bardziej umocnicie tą relację. Jeśli chodzi o osobę, która nowo się pojawi w waszym życiu, również, kochani, myślę, że poczujecie tutaj tą mocną więź z tą osobą. No i wcale bym się nie zdziwiła, gdyby sprawy między wami potoczyły się naprawdę bardzo szybko. Zobaczmy tą wiarę. Przynajmniej z waszej perspektywy będziecie gotowi tutaj na więcej, tak? Bo poczujecie te wajby, poczujecie to połączenie, poczujecie tą namiętność, tak? Ósemka pentakli, oczywiście, praca, 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 ale tu jest też chyba praca również nad tą relacją i nad związkiem. Zaczynacie pracować nad sobą, ósemka mieczy, okej, zobaczmy co jeszcze. Tak, i dziewiątka pentakli. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Czujecie, że jakaś transformacja w waszym życiu jest wymagana, żeby otworzyć się na ten wzrost, otworzyć się na miłość, otworzyć się na jakiś tam związek, który już jest, albo dopiero, który wkroczy w wasze życie. Moi drodzy, wygląda na to, że tutaj przechodzicie transformację taką wewnątrz was, w waszej główce, że nie musicie spędzać wiecznie nadgodzin w pracy, tak? Że okej, macie już swoją niezależność i oczywiście, nie musicie osiadać teraz na laurach, ale też potrzebujecie czasu na sprawy prywatne, tak? Potrzebujecie wyjść z jakiejś swojej strefy komfortu i wprowadzić więcej radości do swojego życia, tak? To też jest wasza karta, moje drogie lwy. Także wygląda na to, że uświadamiacie sobie tą prawdę, że troszeczkę was ona zaskoczy, ponieważ może tak macie wpojone, może tak zostaliście wychowani, kochani, że najważniejsze w życiu jest, nie wiem, osiągnięcie, że najważniejsze w życiu jest pozycja. Ale najważniejsza w życiu nie jest pozycja, najważniejsza w życiu jest miłość. To tak z mojej perspektywy. Nie wiem, czy z waszej, ale tak mi się wydaje. No i moi drodzy, wygląda na to, że tutaj poświęcacie więcej czasu partnerowi, partnerce,
Pracujecie nad tą relacją, nad tym związek, oczywiście zachowujecie swoją niezależność, integralność, ale jednocześnie tutaj popuszczacie troszeczkę taką fazę kontrolną, wprowadzacie właśnie więcej radości do swojego życia. Mówię, to jest taka mini transformacja dla Was, ale wielka transformacja, podejrzewam, dla Waszego otoczenia, które bardzo, ale to bardzo to doceni. No i właśnie, co Was otacza, kochani? Dwójka kielichów, prawdziwa miłość, prawdziwe partnerstwo, prawdziwy związek. Więc jeżeli jesteście już w relacji, no to partner szczerze, ale to szczerze że Was kocha, bardzo mu na Was zależy i pragnie Was, pragnie miłości z Waszej strony, pragnie no pragnie być blisko, tak? I tak samo ta nowa osoba również. To jest Wasza bratnia dusza, moi drodzy. No co Wam będę mówić? Czy to przetrwa wieczność? Nie wiem, ale na pewno macie ze sobą wiele wspólnego. Jesteście swoimi lustrzanymi odbiciami, więc naprawdę będzie to bliskie połączenie. Król mieczy. To może być ktoś z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Ktoś bardzo komunikatywny, ktoś bardzo prawdomówny. No mamy asa buław, czyli piękny początek nowej, seksownej, cudownej, aktywnej przygody. No i mamy księżyc, tak? Mamy księżyc, który mówi o jakiejś tajemnicy. I na spodzie mamy, kochani, trójkę mieczy i królową buław. To jest to rozczarowanie związane też z Wami, tak? Z Wami, moi drodzy. Więc jeżeli w ostatnim czasie czuliście, że w Waszych związkach się nie układa, no to wiecie dlaczego. Przez to, że partner czuł się niedoceniony, przez to, że partnerka czuła się niedoceniona, dosłownie, niezauważona, tak? Pominięta. I wiele z tych emocji było ukrytych, kochani. Ale widzę, że dojdzie tutaj do komunikacji, do rozmowy, która wiele wyjaśni między Wami, która oczyści atmosferę, która pozwoli zacząć wszystko od początku. Myślę, że wszystkie takie lęki przepracujecie. Partner powie Wam, partnerka powie Wam po prostu, co jej leży na serduszku i jak chciałaby, żeby wyglądało to Wasze życie, jak chciałaby, żebyście Wy też podchodzili do tej sytuacji, ponieważ jest tu nadzieja na wieczność, na rodzinę, na przyszłość. I o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu! Kochani, partner, partnerka chce nowego początku, chce stabilizacji, kocha, kocha szczerze, kocha taką naprawdę cudowną miłością. Chce z Wami budować swój dom, stabilizację, chce z Wami żyć długo i szczęśliwie. Jest dziesiątka kielichów, czyli jest potrzeba takiego spełnienia emocjonalnego. Chce Wam to zapewnić, tylko musicie mu pozwolić na to, żeby wkradł się do tego Waszego serca i żeby przekazał Wam tą miłość, tak? I sam też oczekuję tej miłości od Was. No i moi drodzy, jeżeli macie tajemniczego wielbiciela, no to tajemniczy wielbiciel przestaje być tajemniczy, wychodzi do Was z inicjatywą, wychodzi do Was z prawdą, z rozmową, tak? I z początkiem pięknej nowej przygody, pięknej nowej znajomości. Trochę się obawia odrzucenia, obawia się, że zostanie niedostrzeżony przez Was, ale jednocześnie ma nadzieję na piękną przyszłość razem z Wami i zbudowanie czegoś solidnego, ponieważ podejrzewam, że on już kocha, ona kocha już od dłuższego czasu i chce więcej, po prostu chce więcej. No kochane moje lwy, nadzieje bądź obawy. Wydaje mi się, że tutaj to są obawy, tak? I z jednej strony chyba też nadzieje. Obawy przed konfliktami, obawy, że Wasze granice nie zostaną uszanowane, obawy, że nie zostaniecie niezrozumieni, tak? Obawy, że nie uda Wam się pokonać jakichś trudności, ale jednocześnie właśnie nadzieję, że uda Wam się zrównoważyć tą swoją wewnętrzną walkę, tak? I po prostu wygrać samym sobą, że uda Wam się pokonać tą chęć rywalizacji i ciągłą taką walkę o coś, o więcej, o mocniej, o wyżej, o po prostu lepsze jutro, tak? Kochani, no po prostu musicie żyć tu i teraz, więcej tu i teraz, a mniej tej walki o przyszłość, tak? No i kochani, wynik. Wynik jest przepiękny. Jako rada, miejcie w sobie siłę, odnajdźcie w sobie siłę do zmian. Jako wynik, siła jest z Was, siła powraca. Mówię, tutaj mocno jest to trzecie oko zarysowane, więc mocno słuchacie swojej intuicji. Wprowadzacie więcej wrażliwości do swojego życia. To nie jest tak, że słabniecie, to nie jest tak, że w momencie, kiedy luzujecie pewne więzy, to robicie się słabi. Nie, wręcz przeciwnie, to dodaje Wam mocy, to dodaje Wam tej wewnętrznej siły do pokonywania własnych słabości, tak? Podchodzenie z miłością, podchodzenie z wrażliwością, ze współczuciem do drugiej osoby, do drugiego
drugiego stworzenia, tak? Otwarcie się na potencjalne też zagrożenie, na potencjalne zranienie, tak? Otwarcie swojego serca na drugą osobę. To jest ta siła wewnętrzna, to jest ta moc. Pokazanie swoich najsłabszych stron z nadzieją, że druga osoba ich nie wykorzysta i nie zrani was. To jest odwaga. To jest moc, tak? I kochani, wy dochodzicie do tego punktu. Piękna energia. Zobaczmy tą moc. As miecze. Tak, prawda. Nowy początek. Inspiracja. Piątka pentakli. A propos tego, co możecie stracić. I koło fortuny. Już czas pozamykać pewne rozdziały. Czas podążać za marzeniami, za tym spełnieniem emocjonalnym, tak? Kochani, już czas, już czas. Uświadamiacie sobie prawdę a propos tego, co jest dla was ważne, a co mniej ważne, tak? Że braki finansowe, których i tak nie macie z tego, co widzę, nie są najważniejszą częścią waszego życia, tak? Że bardziej to osamotnienie jest trudne, tak? Bardziej otworzenie się na drugą osobę jest trudne, ale nie jest niemożliwe, tak? Nie jest niemożliwe. I tu się zaczyna nowy początek. Tu się zaczyna nowa inspiracja. Tu się też zaczyna klarowność waszych myśli i wydziałań takich na przyszłość. No i tu się zaczyna obrót losu, ten korzystny obrót losu dla was, tak? Zmiany nadchodzą. Zamknięcie jakiegoś cyklu, podążanie za swoimi marzeniami, tak? Odejście od jakichś takich trudności, które wam nie służą, od takiego mętliku w głowie, od lęków, od jakichś strachów, które was blokują przed otwarciem się na drugą osobę. W końcu stajecie się tymi magami, ten mag jest tutaj na spodzie, on się cały czas czai. Stajecie się magami, wprowadzacie więcej pozytywnego myślenia do swojego życia, wprowadzacie więcej troski o swoją przyszłość, o osoby, które kochacie, tak? No co wam mogę powiedzieć? Na horyzoncie macie sukces, kochani. Także drobna, mała zmiana, a ile wniesie do waszego życia, tak? Wystarczy po prostu zainteresowanie drugą osobą i otwarcie się na tą drugą osobę. No, ładnie. No ładnie, aż się powiem wam tak rozczuliłam troszeczkę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Brawo dla moich lewków. Dobra, kochani, to co? Na koniec karta wyroczni dla was. Zobaczymy, co tutaj jeszcze nam wyjdzie ciekawego. New life. No tak, przed wami, kochani, nowe życie. Wygląda na to, że wychodzicie z jakiegoś swojego jajeczka, z jakiejś swojej strefy komfortu i budzicie się na nowo, tak? Otwieracie skorupeczkę, rozciągacie swoje skrzydełka, swoje obolałe kości i zaczynacie nowy etap w swoim życiu, ale taki bardzo, bardzo pozytywny. No zobaczmy, już wam czytam, kochani, nowe życie, new life, 39 karta i strona 59. Nowe pomysły, wzrost, rozwój, powiew świeżości, odnowione życie. Już wam czytam wszystkie wiadomości. Wiadomość ogólna płynąca z karty. Gdy przychodzi wiosna, wokoło, jak i wewnątrz nas, czuć radość i ekscytację. Pąki zakwitają w ciągu nocy, ptaki wracają do domu, śpiewając swoje cudowne pieśni, a natura jest pełna obietnic. Cuda kuszą nas wszystkich. To jest czas, gdy nowe pomysły inspirują cię, a nowe możliwości przynoszą nadzieję spełnienia marzeń. Wszystko jest w porządku w twoim świecie i masz potrzebną energię, żeby poczuć się odświeżonym. Pozwól swojemu sercu napełnić się entuzjazmem. Lśnij, bo nadszedł czas pomyślności i szczęścia. Miłość. Nowa energia wkracza do stałych związków i nowe relacje wskakują ze słodkością i żywiołowością, gdy tylko zima ustępuje miejsca wiośnie. Jest to czas spotkań z innymi, dzielenia się ekscytacją, pasją i sercami pełnymi radości. Karta ta jest bardzo obiecującym znakiem szacunku do miłości i partnerstwa w każdej formie.
Przeczytam Wam jeszcze na pracę, ponieważ bardzo jesteście skupieni na pracy, więc przeczytam jeszcze wiadomość tutaj. Masz powody, by czuć się w tym momencie optymistą, a wszystko układa się niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nowe możliwości przypominają Ci, że obfitość jest w zasięgu ręki. Delektuj się prezentami, które zaczynają pojawiać się w zaskakujących formach. Pozostań ciekawy i wiedz, że Twoje nadzieje i marzenia zostaną spełnione. To tak, jakby Twoje projekty, prace i kreatywność tchnęło nowe życie z pewnym rodzajem elektryczności, trzaskającej z ekscytacji i potencjału. Los uśmiecha się do Ciebie. Tak jest, moje drogie lwy. Los się do Was uśmiecha. Pamiętajcie o tym. Także cieszcie się życiem. Wprowadźcie więcej radości do swojego życia. Poświęćcie więcej czasu partnerowi, bądź przyszłemu partnerowi, partnerce, tak? No i kochani, obudźcie się. Obudźcie się. Nadchodzi wiosna. Wiem, że oficjalnie nadchodzi jesień, ale w Waszym życiu nadchodzi wiosna. I tego się trzymajmy. Trzymajcie się, kochani. Życzę Wam powodzenia. No i udanego września, udanego miesiąca. Buziaczki. Pa, pa.